Salon polityczny trójki. Zapraszam, Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu profesor Michał Kleiber, były szef Polskiej Akademii Nauk, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. Człowiek wielu zajęć i zasług. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy Polacy są na wojnie? No w jakimś sensie tak, w jakimś sensie tak i to powinno nas wszystkich martwić, a niestety mam wrażenie, że nie wszystkich to martwi. W szczególności mam wrażenie, że nie martwi to tych właśnie najzacieklej wojujących. To jest... Coraz rzadziej rozmawiamy, a coraz częściej wyłącznie polemizujemy, spieramy się, ale może to jest twórcze. Do pewnego stopnia na pewno. W końcu ten system, w którym teraz szczęśliwie żyjemy, czyli, czyli demokracja, jego istotą jest to, żeby się spierać, żeby się nawzajem krytykować, ale to wszystko ma pewne granice. To musi być moment, w którym potrafimy podać sobie ręce i działać wspólnie, bo dzisiaj od tej właśnie wspólnotowości zależy cała nasza przyszłość. Jest dużo ważniejsze, żeby ten czy, czy tamten polityk, Zamiast y, kolejny raz mówić swoje często bardzo ekstremalne y, y, tezy stawiać, żeby, żeby potrafił y, y, powiedzieć, jestem skłonny częściowo zgodzić się z Panem i może byśmy spróbowali razem wypracować y, y, jakieś stanowisko, które byłoby lepsze od stanowiska każdego z nas. To jest rzecz, która na całym świecie jest standardem. W, w polityce, ale także w relacjach międzyludzkich. W Polsce. Y, to zostało zapomniane. Wszyscy się lubują w artykulacji ekstremalnych poglądów. W pośrodku jest pustka. Tak, no, przypomniał sobie, sobie taką sytuację. Czy wyobraża sobie Pan, że w Polsce po wyborach, na przykład prezydenckich czy innych parlamentarnych ktoś z grona, ze sztabu przeciwnika jest awansowany na jakąś prominentną pozycję, na jakieś dobre miejsce w rządzie, czy w kancelarii prezydenta z tego konkurencyjnego obozu. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, to w naszych warunkach jest niemożliwe. To jest, właśnie, to jest właśnie całe sedno sprawy. Ja wierzę głęboko, że poszczególne osoby by nawet tego chciały, bo potrafią docenić kompetencje tych swoich adwersarzy politycznych. Ale te standardy, które nas obowiązują, wykluczają w ogóle takie gesty. Gdyby ktoś podjął taką decyzję, to jego własny obóz skrytykowałby to momentalnie. Krótko mówiąc, nikt się na to nie odważył. Panie profesorze, pana nazwisko powróciło w publicznej debacie, kiedy ostatnio znów zaostrzył się spór o sposób wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Czy podjąłby się pan patronatu nad jakąś wspólną, nie wiem, dyskusją, konferencją naukowców i ekspertów z Komisji Macieja Laska i podkomisji Wacława Berczyńskiego? Teraz zdaje się, jest modne takie, takie zdanie, nie ma takiego tematu. Otóż. nie, e, no ja nie jest ma... taki temat, bo ja o to zapytałam. Tak? To teraz jest taki temat. E, e, ja nie mówiłem tego do pani, tylko mówiłem to w naszą przestrzeń publiczną, gdzie. gdzie Ale możemy my... inicjować pewne tematy, prawda? Ja nie mam najmniejszej satysfakcji, że w pewnym sensie wyszło na moje. Ja e, zaraz po katastrofie, obserwując e, e, niefortunne często działania e, e, władzy, a jednocześnie ocześnie chaotyczne i często niezasadne krytyczne uwagi opozycji. Nie miałem wtedy wątpliwości, że zmierzamy w stronę utrwalenia się dwóch prawd na temat katastrofy. Najpierw zaproponowałem międzynarodowienie całego badania, potem jak zobaczyłem, że to jest nierealne, zaproponowałem, żeby przynajmniej w naszym gronie, ale właśnie szeroko rozumianym zrobić spotkanie i o tym porozmawiać, gdyby Obie strony tego wtedy posłuchały. Dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. A dzisiaj jest za późno? Dzisiaj... Bo teraz obie strony rozmawiają osobno za pośrednictwem mediów, owszem, dosyć chętnie, a nawet bardzo chętnie, no i wzajemnie dezawują swoje ustalenia i właśnie te swoje prawdy, jak pan powiedział to wróciliśmy do do pierwszego pytania my jesteśmy jako społeczeństwo w stanie wojny ten element jest bardzo silnym nośnikiem właśnie tego typu emocji i ja nie będę angażował się w tego typu inicjatywy nawet a, a, że... jeśli nawet jeśli obie strony uznałyby że to jest potrzebne gdyby nastąpił ten moment krytyczny kiedy nie wiem z której strony padłoby słowo dość a może Prezydent pana by y, kawalera, orderu orła białego, y, poprosił o y, taki patronat gdyby obie strony wykazały taką wolę, to na pewno bym to wziął pod uwagę. Na razie nie dochodzą do mnie sygnały, żeby tego typu koncyliacyjne stanowisko, czy, czy choćby częściowo koncyliacyjne stanowisko, było artykułowane przez kogokolwiek z głównych oponentów. W związku z tym tak jak powiedziałem, nie ma tematu w tym sensie właśnie. Natomiast zgadzam się z panią redaktor, gdyby taka inicjatywa powstała, to wtedy obywatelskim obowiązkiem każdego, moim na pewno byłoby by próba podjęcia tego wyzwania nawet jeśli byłaby to praca syzyfa ja wierzę, że to byłaby praca trudna, ale w dużej mierze skuteczna. Nie mam żadnych złudzeń. Są pewne elementy, które by pewnie zostały nam na zawsze w, w głowach i które by nam zakłócały spokój jeszcze przez parę generacji. Natomiast większość spraw mogłaby być wyjaśniona, uzgodniona i wierzę, że wierzyłem przed paru laty, że tak jest, i dzisiaj jestem tego samego zdania, aczkolwiek oczywiście te emocje, które narosły, no tutaj nie ułatwiają. Sprawę. A jak Pan patrzy jako profesor nauk technicznych na różne projektowane czy też przeprowadzane eksperymenty, które wielu humanistom wydają wydają się absurdalne i są no, często, gęsto wykpiwane, wyśmiewane. Czy rzeczywiście wszystkie, które wydają się nam humanistom, absurdalne absurdalne są? Nie, nie, nie. Ja muszę powiedzieć tak, że te badania, które zostały przeprowadzone, one z konieczności były zrobione, ja bym powiedział, w niekompletny sposób. Co wynikało z tego, że po pierwsze tamci badacze uznali, że to wystarcza, ale główny powód, jak myślę, to był czas, ograniczenia finansowe, presja polityczna, żeby jak najszybciej ogłosić jednak wyniki badań, no bo wiadomo, emocje były straszne i... To znaczy, i jak ja porównuję to, a, a interesowałem się tym bardzo przed paru laty, badania no jakichś podobnych katastrof, to, to tam zupełnie to inaczej wyglądało. Zdarzało się, że trwało to lata, zanim ostateczny sąd został wyartykułowany. I u nas ten pośpiech zaowocował tym, że niewątpliwie są miejsca, które można by rozszerzyć, coś potwierdzić, czemuś być może zaprzeczyć i to by, to by zasadniczo Mogło wpłynąć na uspokojenie naszych nastrojów. Ja teraz pytam o te planowane eksperymenty pod komisji pana doktora Berczyńskiego. Na przykład tunel aerodynamiczny, była taka koncepcja rozpędzonego samochodu. To naprawdę brzmi absurdalnie, ale jeśli się odwiedzi centrum nauki Kompernik, to tam różne rzeczy wydają się absurdalne, bo się okaże, okazuje, że czemuś służą. E, więc akurat, jeśli chodzi o ten rozpędzony samochód, to ja nie mam zdania, bo ja nie jestem pewien, czy w polskich warunkach jest to w ogóle do przeprowadzenia. Generalnie... Ale już to nie będzie, także ja tylko tak przykładowo powiedziałam. No tak, tak. Generalnie wydaje mi się, że można sobie wyobrazić najróżniejsze eksperymenty, które by tutaj, tak jak powiedziałem, coś potwierdziły. Coś, coś, coś postawiło znak zapytania gdzieś. Także ja bym absolutnie nie Ja bym generalnie apelował do wszystkich, szczególnie właśnie osób, które nie mają wiedzy na ten temat, żeby jednak próbowały potraktować opinie fachowców. Niekoniecznie fachowców od katastrof lotniczych, bo to jest oddzielny temat, który, który, który tutaj wiadomo, że, że istnieje. Natomiast są ludzie, którzy zajmują się wytrzymałością materiałów czy właśnie zniszczeniem. Konstrukcji, i oni pewnie mogliby zaproponować takie badania, i to robili dotychczas, które by jednak poszerzyły naszą wiedzę na temat przyczyn katastrofy. I jeszcze raz mówię, nie wyśmiewałbym się z tych propozycji, natomiast poddałbym je pod krytyczną ocenę szerokiego grona znawców przedmiotu. Tacy w Polsce również są. Lepiej jeszcze by było, gdyby to byli zagraniczni. Nauka w Polsce jest dramatycznie niedofinansowana, mówił do rektorów wicepremier Jarosław Gowin i dodawał wzrost o 200 milionów, co za mało pod względem PKB. Polska jest na 24. miejscu na świecie, a pod względem nakładów na naukę jesteśmy na 37. miejscu. Jak pan myśli, z czego to wynika? Nauka postrzegana jest jako potrzeba wyższego rzędu, a nie jako inwestycja w rozwój? No tak, wprawdzie politycy nauczyli się już pięknie mówić o nauce i byłoby odebrane jako wysoce niepoprawne polityczne politycznie, gdyby ktoś powiedział coś innego, że nauka właściwie jest w ogóle niepotrzebna. Natomiast za tym nie niestety... a że to chodzi o to, że naukowcy nie mają zwyczaju wychodzić na ulicę i palić opon.. Ech. No, ja, ja rozumiem, że, że naukowcy akurat to nie jest ta grupa, która jest, jest gotowa do strajku. Natomiast, natomiast to niestety jest tak, że efekty badań naukowych wychodzą po latach, a to z zasady wykracza poza polityczną kadencję rządzących. To brzmi cynicznie i brutalnie, ale coś w tym niewątpliwie jest. Polityka polska koncentruje się na załatwianiu doraźnych spraw, i jest bardzo mało myślenia strategicznego. My mówiąc o tym, że polska gospodarka powinna być konkurencyjna, za mało podejmujemy inicjatyw, które by tę konkurencyjność w przyszłości mogły zapewnić. Tu nauka niewątpliwie jest elementem kluczowym. Plan Morawieckiego też o tym mówi, ale czy będzie skuteczny, to się okaże. A ma Pan jakiś pomysł, dlaczego jest tak, że pomimo wszystko, pomimo tych... Skromniejszych niż w innych krajach finansów. Polska nauka ma się wcale nieźle, natomiast uniwersytety dużo gorzej. Tak przynajmniej świadczą światowe rankingi. My mamy wielki problem z uniwersytetami. Sami żeśmy sobie zgotowali ten problem, mieliśmy dobre intencje. Na początku okresu transformacji my żeśmy się otworzyli na tworzenie nowych szkół i dzisiaj mamy zupełnie paradoksalną sytuację. My mamy 430 uczelni w Polsce, to w stosunku do populacji, to proszę uważnie, słuchać, jest trzy albo czterokrotnie więcej niż w krajach do grona, których aspirujemy. I to jest sytuacja paradoksalna. Czy to jest tak? inflacja uczelni? Inflacja Inflacji? uczelni i ze względu na to, że, że zwiększył się też automatycznie niejako odsetek studiującej młodzieży, a minimalnie tylko albo w ogóle nie zwiększył się odsetek czy, czy liczba nauczycieli akademickich, efekt jest oczywisty. W, w, w części tych szkół, waham się, czy nie powiedzieć w dużej części tych szkół, e, poziom oferowanego wykształcenia nie odpowiada współczesnym wymaganiom. No wymagań. tak, ale te, te wielkie stare uniwersytety, lepiej notowane, spadły w rankingach ostatnio. Więc tu jest troszkę inny problem. Tu problem polega na tym, że my mamy uczelnie, które są dziedzinowe. Na świecie jest inaczej. Na świecie jest tak, że uczelnia medyczna to jest część uniwersytetu, uczelnia techniczna to jest szkoła nauk technicznych Uniwersytetu Wielkiego, i to zasadniczo zmienia lokaty w rankingach. My, gdybyśmy połączyli główne uczelnie w Warszawie czy w Krakowie w jedną, to byśmy byli pewnie w pierwszej setce. To nie byłoby wtedy, tak źle. A to by było sensowne nie tylko ze względu na rankingi, ale w ogóle? To byłoby sensowne. To byłaby znacznie większa efektywność. Przecież my uczymy wielu przedmiotów na ta, takich samych, na, na wielu uczelniach, które są w tym samym mieście. My mamy studia doktoranckie, które wymagają najwyższych kompetencji akademickich w jednym mieście, w trzech czy w czterech miejscach. To nie ma najmniejszego sensu. A czas wymaga niestety, żebyśmy skończyli. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze Michał Kleiber, były szef Polskiej Akademii Nauk. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.